Pragnę Państwa uspokoić, absolutnie nic się nie dzieje, a właściwie dzieje się bardzo dużo, ponieważ właśnie dziś będziemy kończyć pierwsze podkarpackie regionalne mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym. Stąd tak dużo karetek, stąd tak dużo sygnałów i osób ubranych w stroje ratownictwa medycznego. Panie i Panowie, witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystym finale imprezy, która od 3 dni gości w Mielcu i na ziemi mieleckiej. Od 3 dni ratownicy medyczni z całego kraju walczą o to, o tytuł najlepszego. Zmierzyli się w 6 zadaniach, niezwykle trudnych, przygotowanych przez specjalistów. I były to zadania, które, no, jak już mówiłem, bardzo trudne, ale zmierzyli się ratownicy z nimi, byli między innymi na lotnisku, byli w zaimprowizowanych sytuacjach. Jak sobie poradzili, o tym dowiemy się już za chwilę. Zapraszam dyrektora zawodów, dyrektora powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Mielcu, która jest głównym organizatorem pierwszych podkarpackich regionalnych mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym, pan Paweł Pazdan.